Witajcie! Kolejny raz poświęcam filmik czemuś małemu. Ostatnimi czasy jestem trochę zmęczony większymi, bardziej skomplikowanymi zabawkami i miałem ochotę po prostu kupić sobie coś prostego i cieszącego kompaktowymi rozmiarami i bawialnością zarazem. I tak spacerując po sklepie z zabawkami zacząłem z głupia frant oglądać Bakugany, którymi co prawda zainteresowany nie jestem, ale wiem, że niektóre potrafią mi się podobać. No i znalazłem takiego, którego design mnie ujął, bo jak tu przejść obojętnie obok małego słonika, mrocznego małego słonika. Przed wami Bakugan Battle Planet Darkus Ultra Tranquilinus. Dawno temu trzepak Bakugan Battle Planet został mi podesłany do recenzji przez producenta tych zabawek, natomiast w tego przyjemniaczka zaopatrzyłem się samodzielnie. Jest to Bakugan Ultra, więc jeden z tych o większym stopniu skomplikowania konstrukcji. Dostępny jako pojedyncza figurka. Można go również wyrywać w innych wariantach kolorystycznych w dwóch większych zestawach startowych. Pyros Tranquilinus w trzypaku z Ventus Fedrusem i Aquos Fade Ninja oraz w zieloniutkiej wersji Ventus razem z Aquos Vice Roxem i Darkus Niliusem. Pytanie, czemu człowiek, który nigdy nie był wciągnięty w Bakugany, a jedyne, które posiadał kiedykolwiek, stał, a później podarował komuś innemu, kupił sobie jakiegoś. Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, figurka wygląda dla mnie efektownie, czego nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich Bakuganach, a po drugie działa tutaj zwyczajnie wyobraźnia. Ja sobie tego kuleczka będę eksponował razem z Transformerami, bo ustawiony wśród jakichś braci mniejszych, Micromasterów albo Battlemasterów będzie wyglądał po prostu jak jakiś mały kulisty zwierzak z Cybertronu, toczący się w formie kuli jak Donphan z Pokémonów. Tak, to spore mieszanie światów, ale mnie to odpowiada. Każdy bawi się swoimi zabawkami tak jak chce. Nie okopujmy się w sztywnych ramach konwencji. W zestawie mamy oczywiście karcioszki do gry, zafoliowane. Odpakujmy, czy moje mocarne palce wystarczą, żeby pokonać to plastikowe więzienie? Spoiler, nie dałem rady. W ruch poszły nożyczki. Mamy zatem trzy karty naszego Bakugana. Piękny, mechaniczny, czy tam biomechaniczny słoń. No trochę mnie dziwi, czemu pola pod obrazkiem są puste. Nie powinny się tam znaleźć jakieś opisy, jak w Magicu? No i jeszcze karty ataku. Opisy w kilku językach, m.in. po polsku. Atak kotwicy! Anchor Strike! Atak od Ancoraggio! Anchor Slug! Będę w wersji multilanguage. I jeszcze tradycyjne dla Battle Planet Baku Kory, tarcza i ognista pięść. Jeden daje w grze bonus plus 600 B-Power, a drugi 150 B-Power i... nie wiem co oznacza ta łapka poniżej, plus 4 do ataku? No tutaj pozwalam się poprawiać, korygować mnie. Zasady gry są mi znane dość mgliście, kiedy się przyswajałem na potrzebę poprzedniej recenzji Bakuganów, ale no wyleciało mi to już po drodze, wiecie, stary już jestem. No i wreszcie to, co mnie tutaj naprawdę interesuje, czyli sama figurka. Tranquilinus w mrocznej domenie Darkusa. Podobają mi się też dwie pozostałe wersje kolorystyczne, ale Darkus to na bank domena, która widzi mi się najbardziej i najlepiej wpada w moją estetykę. Czarno-fioletowy to naprawdę BDS-owe połączenie barw. Dlatego jeszcze te drobne, jadowicie zielone wstawki. Ach, pięknie to podkreśla całość. Naprawdę cool kolorystyka. Myślę, że ten Bakugan równie fajnie wyglądałby jeszcze w Aquosie. Ja takie mam skojarzenie, bo słonie lubią się polewać wodą z trąby. Te sprawy. No ale tutaj to malowanie to już jest sztos. Jedyne, co mi tutaj trochę przeszkadza, to bardzo malutkie oczka, które no gubią się po prostu i czasem ciężko je dostrzec, ale to tylko taki detal. Strasznie lubię ogólnie formę, kształt Tranquilinusa. Sporo Bakuganów, w tym także Ultra, zarysowuje sylwetkę mocno symbolicznie, co oczywiście ma swój urok, ale nie zawsze mi podchodzi. Natomiast Tranquilinus wygląda, wypisz, wymaluj jak miniaturowy, robotyczny słoń. Bardzo ładna jest ta sylwetka, bardzo czysta. Jest długa uniesiona trąba, wyraźnie widać uszy, oddzielone od siebie malutkie nóżki, które totalnie mnie rozczulają, baryłkowate ciałko. Po prostu fajna mała figurka mrocznego słonika. Dużo sprężynek, jak to w Bakuganach. Jedyne co mi się nie pasuje to ten panel na głowie, no potrzebny, żeby domknąć formę kuli, wiadomo. Można go traktować w sumie jako, nie wiem, jakąś tarczę czy coś, ale jest też opcja po prostu domknąć go szczepiając plecami i wówczas Tranquilinus będzie wyglądał trochę bardziej jakby mamutowato, z takim jakby garbem, no i to kurczę, podoba mi się nawet. Transformacja w Raffaello, chociaż tutaj z uwagi na ciemną kolorystykę chyba trafnie byłoby powiedzieć Ferrero Rocher, no forma kuli w każdym razie. Składanie Bakuganów Ultra jest nieco trudniejsze od tych podstawowych, bo trzeba się nieraz nieźle namęczyć trzymając niektóre elementy i jednocześnie manipulując pozostałymi. Tutaj należy złożyć kiełki, jedyna rzecz transformująca się manualnie, dalej należy podwinąć nogi i okręcić boczki słonika do góry, tak wszystko przytrzymując cały czas. Gdy już to zabezpieczymy, wystarczy podwinąć trąbę i zamknąć górny panel. No i voilà, kuleczka. Dosyć spoko forma kuli. Jedyne co mnie trochę psuje, no to te bolce ze śrubami po bokach, ale to już jest bolączka większości Ultra Bakuganów. No to co, wypadałoby się pobawić w toczenie i otwieranie Tranquilinusa. Może to być trudne, posiadając obecnie jedynie dwa Baku Cores, ale spróbujmy. Pierwsza próba fail. Druga tak samo. Nope. Epic fail. Yo, udało się! Poza kadrem, ale jest. Hey, y'all, come look at this! To otwórzmy go jeszcze na spokojnie pyknięciem w czułko. Jeboi! Jestem coś satysfakcjonującego. Chyba pojąłem magię automorfów tych zabawek. Aż się chce ciągle je składać i rozkładać. Małe porównanie z miniaturowymi transformerami w pasujących kolorkach. Siege Battlemaster Calibers, Siege Micromaster Air Patrol oraz Airfryze Slitherfang. Tak,
Fioletowo-czarne schemat nieodparcie kojarzy się z Decepticonami i to chyba właśnie z nimi będę eksponował Trankoniusa. Ten słonik zasili siły zła. I na koniec cybertrońska piłka nożna. Podsumowując, bardzo spoczko Bakugan, sympatyczny, choć w mrocznych kolorkach, ładnie zrobiony. Jak ktoś jest zainteresowany tym światem, zbiera Bakugany i rozgrywa nimi mecze, albo po prostu lubi małe, pocieszne zabawki z gimmickiem, to polecam się zainteresować. Nie wiem jak silny jest ten słonik w grze, ale myślę, że nawet nieużywany bojowo będzie fajnym dodatkiem. Tak po prostu do kolekcji. Dzięki wielkie za uwagę, zostawcie jakieś komcie, nie bądźcie tacy, dajcie, napijcie co myślicie. Ja lubię was czytać, bardziej niż liczyć lajki. No come on. No i na Instagram. Wejdźcie i na Discordzika i dobrego poniedziałku wam życzę. Do następnego, yo!